Część trzecia ogarniania prawd z prymaprylisu. Uwaga. Facecie, mężczyzno, sam się ogarni. Sam się ogarni, to znaczy zdecyduj się, czego ty naprawdę chcesz. Gdyż podejście do kobiety, że ona nie wie, czego chce, jest niezwykle słuszne, ale ona nie jest temu winna. Tak samo jak ty nie jesteś winny temu, że ty chcesz lub nie chcesz seksu. Ty nie możesz nie chcieć seksu, bo twoje te przydatki po prostu produkują testosteron. I czy ty chcesz, czy ty nie chcesz, to ty chcesz tego seksu i nikt cię za to nie wini. A wprost przeciwnie, to, że cały czas jesteś napalony, to jest twoją nie tylko domeną, ale jest twoją pozytywną cechą. I podobnie jest z kobietami. Pozytywną cechą kobiety, jak również domeną, to jest to, że kobieta nie kieruje się rozumem, a uczuciem. Te niewiasty są po prostu uczuciowe i dlatego nie należy podchodzić do nich jak do zepsutych urządzeń. Wprost przeciwnie, kobiet nie należy naprawiać, one są idealne. Należy tylko zrozumieć, że do kobiety nie podchodzi się logicznie, że do kobiety się podchodzi jak do cudu. Podchodzisz jak do cudu i się zachwycasz, a nie tłumaczysz, że oczekiwałeś czegoś innego. No i dlatego, drogi facecie, zapamiętaj sobie, że jeżeli kobieta nie wie, czego chce, to ty możesz jej wytłumaczyć, że ona chce dokładnie tego, czego ty chcesz. I to jest właśnie genialne. Genialne do tego momentu, to jest genialne, aż ty nie wpadniesz na pomysł, że twoja rola jako nauczyciela, tłumacza, przewodnika, opiekuna się skończyła i że ta kobieta potrafi sama pójść dalej i sama myśleć. Kochany, nie. Nie, ty jesteś od tego, żebyś myślał. Myślał za siebie i za nią. Żebyś się opiekował nią i sobą. Ty jesteś po to, żebyś ją uszczęśliwił, a dzięki temu sam masz szansę być szczęśliwy przez 364 dni w roku. Bo ten jeden dzień w roku to jest prima aprilis.